Zaczynamy serię, która nosi bardzo kontrowersyjną i bardzo clickbaitową nazwę Choroby Kościoła. Uwaga, nie będzie to wielki grill Kościoła, nie będzie to wielkie rozliczenie go z jego grzechów, nie będzie to spowiedź Kościoła. Może być coś takiego, nieważne. A co to będzie? No będzie to moje świadectwo ponad 20 lat spędzonych w Kościele. Nie będzie to czarno-białe, bo świat nie jest czarno-biały, bo ostatecznie w tym Kościele zaczęłam odkrywać Boga, ale niestety zajęło to ponad 20 lat. I będę mówić o tym, dlaczego zajęło to ponad 20 lat. Czyli będę mówić o tym, co poszło nie tak. Będę mówić o tym, jakich doświadczyłam narracji w Kościele, jakich doświadczyłam przekonań, które sprawiły, że przez 20 lat prędzej Kościół wpędzał mnie w psychiczne problemy, niż mi pomagał. I o tym będę mówić. Ta seria powstaje dla tych, którzy może mają podobne doświadczenia, albo doświadczają tego cały czas i nie są pewni tego, jak na to reagować. Trochę boją się do tego zdystansować albo temu zaprzeczyć. A będą to po prostu rzeczy, które jawnie i po prostu oddalają od Boga i zaciemniają Jego obraz, a nie przybliżają do Niego. Także tak jest.